Tutaj moje ogromne podziękowanie dla księdza Jędrzeja Orłowskiego, palutyna, ówczesnego dyrektora hospicjum imienia księdza Dutkiewicza w Gdańsku, za cenną pomoc i uwagi. Dziękuję firmie Elwos z panem prezesem Kazimierzem Woźniakiem i panem Adamem Julkę oraz panu inżynierowi Karolowi Kowalczukowi za wykonanie tego etapu budowy, a panu Pawłowi Ćwiertni za nadzór nad tymi pracami. Zarówno projekt, jak i ta część budowy zostały wykonane ze środków ofiar ludzi dobrej woli oraz dzięki pomocą firm. Bardzo dziękuję firmom, które nam pomogły. Panią Lucynę Jelińską, panią Ewę Miotki, panią Beatę Trepczyk, które przez długi czas jako wolontariusze świadczyły pomoc chorym i ich rodzinom. Od 2011 roku hospicjum zaczęło działać przy krakowskim Centrum Caritas. Wtedy też uzyskało pierwszy kontrakt z NFZ-em i zaczęło stopniowo się rozrastać. Przez te lata wiele osób pracowało w nim, a dzisiaj poza wcześniej wymienionymi pomoc niesie jeszcze pani dr Agnieszka Gorzewska, pani dr Magda Roszkowska-Syldak, pan dr Paweł Mroziński oraz pielęgniarki, pani Mirosława Bera, pani Judyta Dej, pani Beata Formela, pani Edyta Hasse, pani Genowefa Gruchała, pani Honorata Jankowska, pani Beata Kloskowska, fizjoterapeutka, pani Joanna Trojanowska-Stolc, psychonkolog, ksiądz Wiesław Badaszyk, a wspierają ich wolontariusze pani Marzena Misiurska, pani Elżbieta Serkowska, pani Barbara Kufer-Szymichowska, pani Aleksandra Renc oraz pani Stefania Brylowska, która czuwa nad stroną administracyjną hospicjum. Jestem ogromnie wdzięczny za państwa trud i zaangażowanie. Doskonale zdaję sobie sprawę, że bez państwa pracy nie byłoby w ogóle mowy o pomaganiu chorym. Jesteście państwo wspaniałym zespołem. Bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogliśmy się spotkać i współpracujemy ze sobą. Wszyscy wiemy, że chorych jest coraz więcej i czasami ta praca wymaga wielkiego zaangażowania i wielu wyrzeczeń. Liczę na to, że wraz z murami tego obiektu będzie też rósł nasz zespół. Tego też życzę Państwu, naszym przyszłym podopiecznym i sobie. Ogromnie się cieszę z obecności prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia, pana Pawła Witkowskiego. Nasi chorzy korzystają z pomocy szpitala i za tą współpracę i ogromną życzliwość bardzo dziękuję. Miło mi jest, że jest z nami pani Maria Wenta-Barlak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i pani Krystyna Czubara, prezes spółdzielni mieszkaniowej. Ująć się w słowa, pragniemy właśnie dotknąć tych, których życie doświadczyło poprzez chorobę i cierpienia, naszą miłością i naszą solidarnością. Świat, w którym żyjemy, można powiedzieć, że w jakimś sensie promuje, czy też głośno mówi o zdrowiu, mówi głośno i promuje piękno, sukces, skądinąd piękne wartości, ale trochę mało mówi o cierpieniu, o tej sferze życia, która jest tak bardzo trudna w życiu każdego z nas. I dlatego hospicjum, jak często gdzieś tam mówimy w ramach tytułu, to życie, to piękne życie, mimo że trudne życie, i to miłość, która ma szansę dotknąć, zarówno ta ofiarowana, jak i ta przyjmowana. I... Zapraszamy pana marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka. Gminy Stężyca, pana wójta Tomasza Brzoskowskiego oraz pana przewodniczącego Stefana Literskiego. Zapraszamy przedstawicieli gminy Żukowo, pana burmistrza Wojciecha Kankowskiego, pana przewodniczącego Witolda Schmidtkę, pana Łukasza Smula, autora projektu, pana Kazimierza Woźniaka, prezesa firmy Elwos spółka z o.o., wykonawcę.
Dziękuję. Nie, że tak powiem.